Hej, witamy serdecznie z tej strony Kinesena, a to jest kolejny odcinek Just Jack Rabbit 2 The Secret Files. Czy ja tu widzę jakieś diamenty? Ewidentnie tu są. Ale... jestem ciekawa, czy można się do nich jakoś dostać. Może tędy jakoś? Wow, to na pewno nie było to, co chciałam zrobić. Zaraz zostanę... zamordowana przypadkiem. Kurczę, no aż się nie chce wierzyć. Jakoś zdecydowanie powinno być się w stanie tam dostać. Ale nie mam pomysłu jak. Tak szczerze. Wow, 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 nie, 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 kruk. Kurczę, no i nie zdobyłam precelków. To smutne. Do Drill Optical. To jest coś, czego bym się tu jakoś nie spodziewała, nie wiem czemu. Tu są dwa optyki, wychodzi na to. Czemu nie mogę tam wejść? Ale w sumie nie, przepraszam, mogę. Mogę, tylko muszę się troszeczkę... O! Wow, wow, tych panów to ja się nie spodziewałam. Dobra. Dziękuję. Nawet może precelki uda mi się zdobyć. Może nie wszystkie, ale zawsze. Ciekawe, czy... pewnie z góry mogłabym też zdobyć wszystkie. No chodź tu. Byleby tylko nie obić się o te... jak one jak ja je nazywam? Nawet nie pamiętam. No, te odbijacze. No, nie obić się o odbijacze. I wszystko jasne, nie? Wszystko logiczne i mające sens. Trochę mnie teraz to intryguje, czy ja mogę się tam dostać na górę. Au. Jak ktoś klika caps lock zamiast shiftu, to nic dziwnego. Jej! Jej! Tylko piesek mnie trochę pogryzł, ale się dostałam. Co doceniam. Nawet pomarańczki jeszcze zdobędę. Okej. To też jest możliwe, ale tam? To chyba nie bardzo. Bo niby jak? Oczywiście to może być też spowodowane tym, że to jest jednak spas. I on nie ma... czego, może nie mieć jakiejś umiejętności, która jest potrzebna do tego, żeby... być w stanie się dostać do tej złotej monety, bo on... sam podwójny skok, jak widzicie... ewidentnie nie wystarczy. Chodź tu, kruku. Au, mam mało życia, niedobrze. Marchewka by się przydała. Au! No szkurcze! Nie zauważyłam tej kobity. Oczywiście to oznacza, że zapisujemy. Aha, dobra. Czy ja już zużyłam wszystkie te ognie? Chyba tak, niedobrze. Bo one są dobre na kruki. A jak widzicie, tu są i nie wiem, jak się teraz ich pozbyć. Trochę wyszło. Nie, mam jeszcze ognia. Chodź tu. Pięknie. O, tu są niebieskie te diamenciki. A tam są cuksy, ale też nie wiem, jak się tam dostać. Może tędy? Tylko czy tam będzie jakiś przeciwnik? Mam nadzieję, że będzie marchewka przede wszystkim. No prawie. O, jest marchewka! Prawie! To... próbuję udawać, że wiem, co robię, ale wychodzi mi średnio. Czekajcie, chcę iść po cukierki.
Poczekajcie. Cóż, uwielbiam, jak mówi się do kogoś tak, poczekaj! I coś. I w sumie to tak, w sumie no... To... Nie, nie poczekam. Albo nie wiem, właściwie to nie wiem, czemu wymieść, przecież czekać, nie? W ogóle... No ale to jest coś, co się często mówi. Często się z tym spotka wśród ludzi. No i jestem tak blisko! Tak blisko! I dalej nie pamiętam oprócz tego, więc sobie nie zaśpiewam dalej, ale nieważne. Miałam nie śpiewać. Kiedyś dorwę po prostu tego moneciaka. No, na pewno jeżeli będę to robić w ten sposób, to na pewno mi się uda. No już, no przecież jesteś tak blisko, no! Spas! Nie chcę, kurczę, dla jednej monety się tak męczyć. Fajnie by było, jakby on trochę częściej reagował na mój skok. W sumie nie wiem, czy skok na spacji jest tak naprawdę dobrym pomysłem, bo moja spacja... Mam wrażenie, że jest w połowie tylko responsywna. No. Może pora się jednak rozejrzeć za nową klawiaturą. Aaa, no teraz już w ogóle mam wrażenie, że ta spacja nic nie robi tego, co chce. Ale, no, no mogłabym... Kurczę, no. A, czy ja mogę zrobić podwójny skok, jak wyskakuję z tego średnio? Ja właśnie utknęłam. O! Zaraz. Uwierzcie mi, że teraz... To ja już naprawdę nie wiem, co robię. Głupia moneta, no. Ja chyba jej nie zdobędę, no. Już mi się nie chce przede wszystkim. No bo zobaczcie, no po prostu brakuje mi ułamka piksela, no. Ułamek piksela. Żeby ją zdobyć. Jej! Uuu! A! Straszne. Dziękuję. Aż se zapiszę. Bo ja nie chcę zdobywać tej monety jeszcze raz. Wow, 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 nie, 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 kurczę, noż. W ogóle ciekawe jest to miasto. Nowa broń! Ciekawe, czy będę mieć teraz okazję ją zaprezentować. Jak widzicie, to są rakiety, rakiety samonaprowadzające, a to oznacza, że nie muszę celować, żeby... Au, au, au. Au! No i... Tak się cieszyłam rakietami, że zapomniałam uważać. Generalnie... Rakiety są samonaprowadzające, jak już powiedziałam wcześniej. I one są dobre właśnie na przykład na kruki. I one są też w ogóle silne, ale po prostu się, dzięki temu, że się samo naprowadzają, to wiecie, nie trzeba trafiać, a w przypadku kruków jest to bardzo przydatne, ze względu na to, że one się właśnie ruszają. Teraz zdobyłam też kolejną nową broń, patrzcie, dwie w tak krótkim czasie, a mianowicie zamrożenie. I tak całkiem szczerze, to ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek zamrożenie się jakoś szczególnie przydawało. Tak szczerze. Bo ono nie zabija. Ono tylko przeciwników mrozi. Nie, może jest dlatego jakieś takie zastosowanie lepsze. Aj, 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 to widocznie tak musiało być. Jej, jemy sobie bardzo długo miejsce kanapki. Jezu, to w ogóle nie było po polsku. Zobaczcie, no zamroziło go i tyle, nie? Więc jakby... No, ciężko mi powiedzieć, jakie najlepsze byłoby tego zastosowanie, tego lodu. O, marcheweczka, mniem, mniem. Marcheweczka się przyda.
O, cukiereczek. Teraz. Kiedy ja i tak robię co innego, niż walczę z przeciwnikami, czy to są jacyś... No dobra, to chociaż sobie tych tutaj dorwę. O, tu był checkpoint. A teraz sobie... Cukiereczek jakoś zwykle się pojawia w jakoś najmniej przydatnych momentach, mam wrażenie. Oczywiście to nie jest związane z żadną przydatnością ani takimi rzeczami, bo... A, znajdź skrzynkę i skarby są twoje, spoko. Co ja mówię? O czym ja mówię? Że cukiereczek nie zależy od ilości chyba punktów, jaką mamy. Ale już nie pamiętam, jak to jest dokładnie. Kurczę. Strasznie jest wysoko. Stanowczo za wysoko, jak na mój gust. Nie no, kurczę. Nie no, to wygląda jakby miała... Koniec etapu? Nie. He. Tu mam króliczka, do którego nie mogę iść, bo nie mam dość monet. Tak. Potrzeba i nie wiem ile, bo... Mi się nie wyświetla. O, patrzcie, to jest króliczek, który ma 20, a to już w ogóle mnie nie stać. Nawet nie wiedziałam, że mogą być dwa króliczki w jednym jakby miejscu. Dobra, pójdźmy jakąś taką serię. A, to są pieniążki. Czy to jest jakiś w ogóle bonusowy etap, czy... prawidłowy? Nie wiem, bo z drugiej strony znaleźliśmy tą skrzynkę, o której oni nam wtedy mówili. Nie wiem, cofać się do tego króliczka, który za 10 mnie przyjmie, czy zostawić to na kiedy indziej, te monety. No kurczę! Wow, to było kompletnie bezsensowne. O, jakieś owocki tu, których wcześniej nie kojarzę. Czy pewnie nie zwróciłam na nie po prostu uwagi. Fioletowy. Nie, tu nic nie ma. To wracamy się do króliczka dziesiątki w takim razie. Zobaczmy, co on nam zaoferuje. Wow, tańczącą marchewkę, której w tym momencie nie potrzebuje. Ulepszenie lodu. A, ja podejrzewam, że króliczek 20 rzuciłby nas tam na górę. Ulepszenie lodu nadal nie wiem, co mi daje, tak szczerze. No, ale okej, mamy już ulepszone praktycznie wszystkie... Wszystkie bronie? Prawie? Szczerze to nie wiem. No okej, dokąd my teraz idziemy? Aha, tu jest kruk. No chodź tu. No co za... wkurzający ptak. Nie ma, kurczę, ognia nigdzie. Au! A to szkoda. O, pizza. A to szkoda, że nie ma ognia, bo ja już prawie cały zużyłam. O nie, 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 nie. Marnuję życie i marnuję... amunicję. Tak nie może być. Tak się nie godzi. Wow, panie. W przypadku tych kruków, generalnie taka jest zasada, kiedy one... Dobra, już nic nie zrobię. Kolejna kolejna amunicja! Zapomniałam o niej. To są bomby. Które chyba mniej nic nie robią? Tak wygląda, jakby mniej nic nie robiły. Ale nie pamiętam tak szczerze, jak działają. Kurczę, to jest etap, w którym dosłownie dostaliśmy 3 nowe amunicje. To jest aż dziwne. Zważając na to, że wcześniej nie mieliśmy żadnych. Nie wiem, po co miałabym lodu używać. Tam widzę szmaragdy. Tylko, że...
Pytanie. Jak się do nich dostać? Nie wiem. Wow, to był koniec etapu. To było bardzo takie niespodziewane trochę. O, co my tu mamy? To jest takie coś jak od pinballu. Wygląda jak super zabawa. Oczywiście to jest sarkazm. Właśnie widzicie, jaka wspaniała zabawa jest z tym. Czyli lepiej tego nie uderzać! Ojeju, to zajmie 100 lat. Powinny być za to punkty! Kurcze! Żeby nie powiedzieć królicze. Czyli nie. Ach! Kurcze, bo ja nie wiem jak to... No nie, no bo ja myślałam o tym... Aj! Aj, 100 lat później! 100 lat później! Nie wiem jak to zrobić, no to pewnie na to jest jakiś sposób, ale... A może... Może jakiś dalszy... Nie. Kurcze, nie. Kurczak, nie. Królik, tak. I siak. Bo to tak zwalnia cię i albo zrzuca cię na dół i to już w ogóle jest straszne. Aj. No bo to trzeba jakoś tak zrobić, żeby... Tak, no to jest cudownie. Jestem ciekawa, czy tego się jakoś w konkretny sposób używa i ja po prostu o tym nie wiem. Aj. No chodź tu. Pas, przecież wcześniej to robiłeś bezproblemowo. Wiem, nic nie zbieram. Wiem to. Ale wiecie co? Walić to. Ja chcę stąd po prostu wyjść. To było straszne. Właśnie zabiłam kotka, to było straszne też. Czy to był pewnie krwiożerczy kotek, ale i tak. No zobaczcie no! Jak oni śmieją mi to robić? Zresztą czemu te koty bykają w ogóle? To jest dziwny dźwięk, który te koty wydają. Tak szczerze. Jakieś beknięcia. Nie wiem, to może są jakieś ryki czy coś, ale kurczę, brzmi jak beknięcie. Tam czy tam, tam czy tam, to jest w ogóle ciężki wybór. Dobra, zaryzykujemy. Aha, okej. Okay. To było dobre ryzyko. Zważając na to, ile ominęłam tam. One mnie atakują, one szarżują na mnie, jak mnie zobaczą. Zważając na to, że tam nic nie zdobyłam, to dobrze tutaj zdobyć jakieś dodatkowe punkty. Może to nie był taki dobry pomysł. W sumie nie, nie było źle.
ciekawe, co otworzyłam. Wow! Tego się nie spodziewałam i dlatego teraz tak... Co tu jest napisane? Znajdź skrzynię, pomoże uwolnić bloki. Ktoś mi pisał, że tłumaczenie jest do kitu i to chyba jest prawda. Tylko nie, żebyśmy tu potrzebowali jakąś zawiłą fabułę czy coś poznawać, więc w sumie to nie ma znaczenia, czy tłumaczenie jest dobre czy złe. Tak naprawdę. No chodź tu. Okej. Generalnie to wiecie, 100 lat później mi się udało go dorwać. Chyba kruki i nietoperze są najgorsze, naprawdę. Te koty też nie są straszne, bo one tylko tyle, że szarżują, ale w sumie to... I to chyba dość szybko, ale generalnie łatwo jest je zabić, zanim w ogóle cokolwiek się stanie, więc... Au, au, bomby są niefajne. Okej. I tu znowu koty. Myślę, że tak szczerze, gdyby nie nuta nostalgii, to ciężko by było mi w tę grę grać. Nie no, nadal jest ładna i nadal jest dość mocno grywalna, ale jest mało zaskakująca, tak szczerze, no nie oszukujmy się. Jest po prostu platformówką niezbyt trudną, z sympatycznym bohaterem i całkiem ładną oprawą. Ale ogólnie to... Nieszczególnie czymkolwiek zaskakuje. Uwaga, stada kruków mogą być bardzo niebezpieczne, więc się cieszę, że mi dano ognia trochę więcej. Czy może rakiety będą w tym przypadku lepszym pomysłem. Będzie po prostu szybciej. Patrzcie, no jeszcze mi zostało nawet dwie. Kanapki, spoko. O, dobra, zostały mi jeszcze dwie, a kruków milion. No ale to nie ma co oszczędzać. Aha, te... Ten lód chyba sprawia, że ich jest... Że ich jest teraz... Znaczy, to ulepszenie lodu sprawia, że chyba jest szerszy ten... Tam są dwa. Okej. Pięknie. Ale rzeczywiście mnóstwo tych kruków. Czy powinno być stado nietoperzy dla mnie specjalnie. To wszystko dlatego, że powiedziałam, że są najgorsze. Mam jakiś taki szerszy, mam wrażenie, teraz zasięg ognia, niż miałam wcześniej. Okej. Nie wiem, po co mi ta skrzynka. Chodź tu. Ale już się jej pozbądźmy. To są arbuzy i spadłam prosto na kota. Brawo. Idealnie, tak jak powinno być, nie? Fajcie? Czy uda mi się to zrobić z tej strony? Może jakby skoczył wtedy, jakbym chciała, to tak. Okej. Usuń bloki, spójrz na najwyższy budynek. Aha, czyli to podpowiedziało, gdzie jest dalszy... Czy gdzie jest ta skrzynka? Ale już ją mamy, więc w sumie to... Za późno. O, tam są też monetki. Wybierz osłonę i zmykaj. Ciekawe, jak tam wleźć na górę. Bo nawet z pazem jest trochę wysoko. Może jakoś tak, jakbym pokombinowała, ale to nadal jest trochę chyba
za wysoki budynek. Chociaż nie, chyba nie. Kurczę, bo mi się wydaje, że to jest tak, że w jednym jest wyrzutnia, a w drugim jest przejście dalej. No i w tym było przejście dalej. Ale jakby... nie mogłam tego wiedzieć, no nie grałam w to wcześniej. Chodź tu, kotku. Kurczę, one są naprawdę szybkie. Au, no i znowu spadam prosto w kota. To jest bez sensu. O, marchewka by się przydała, więc staram się nie wyskoczyć. O. Jakiś długi mi się ten etap wydaje, a to pewnie dlatego, że mi dość sporo zajęło przejście tego początku. Chodź tu. O, mleczko. W ogóle, że tak powiem, topografia tego miasta i sposób budowania jest bardzo ciekawy. Ja bym powiedziała, więc bardzo, bardzo ciekawy. Szkoda, że mam tylko jeden taki. Nie mam za wiele broni, bo nie dawali mi amunicji. Chyba by trzeba było zapisać. Ja w tą grę zawsze jako dziecko, znaczy w tą wersję Christmas Chronicles grałam na łatwym poziomie trudności, wydawało mi się trudne, a tu gram na normalnym i w sumie to ciężko tu mówić o jakimkolwiek wyzwaniu. Znowu mnie nie stać, prawda, na królika, no. Ciekawe. Czy ja wiem, gdzie te monety pomijałam trochę? Ale nie wszystkie. A w ogóle on się teleportował, to jest oszukaństwo. Mogliby trochę więcej marchewek tu mi sprowadzić. Dobrze by było tego kota pozbyć się, zanim tam skoczę, bo ja mam tylko jedno serduszko, to tak, wiecie. Ciężko kombinować. To jest spowodowane tylko wyłącznie tym, że nie chcę się tego fragmentu przełazić jeszcze raz. Po prostu. No, spas. Spas, czy ty nie możesz tam dosięgnąć? To dziwne. Tak, po dachach jest bezpieczniej, bo koty są na dole. Posurfuj do www.us password bunny lover. Ciekawe, czy ta strona w ogóle jeszcze istnieje. Czyli... coś przeszliśmy, tak? Ta gra nie jest zbyt dobra w komunikowaniu, co zrobiliśmy, ale chyba wychodzi na to, że coś przeszliśmy. Dobra. Ale będę grać dalej. Jesteśmy teraz w jakimś takiej świątyni. W ogóle tam na filarze jest Jazz i Lori widać też. Dobra, ale to jest moment, żeby ten odcinek skończyć. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!